Tam na dole masz subskrypcję i kliknij go to koniecznie. Hej, cześć, moi drodzy, ja jestem Magier, takim trochę dziwnym odcinkiem, ale dzisiaj jest sobota. Jak wiecie, mam przerwę na YouTubie. W poprzednią sobotę wsunąłem wam odcinek z bazy sezonu drugiego. No i dzisiaj wsuwam wam kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę wam, jakie zmiany zaszły mniej więcej już na bazie, jakie tam poukładałem. Co się stało dokładnie, jak to wszystko teraz wygląda, ale zanim przejdziemy do odcinka, na dole masz taki, czy tu, czekaj, nie. Tam masz czerwony przycisk, kliknij go koniecznie, żeby stał się szary. Kliknij oczywiście w dzwoneczek. Nie musi być to cały dzwoneczek, ale może być to dzwon Zygmunta. Jeżeli włączysz żadnych powiadomień, nie wpiszę cię w komentarzu. Ogólnie chciałem powiedzieć, że będą nabory do... Oczywiście możecie pisać w komentarzach, czy chcecie na ścianę widzów, byle jaki komentarz ja po prostu tam wpisuję. I na każdym filmie, oczywiście jak nie będę tutaj, będę pokazywał ścianę widzów. A więc moi drodzy, lecimy i pokazuję wam zmiany, które zaszły, ponieważ nigdy nie pokazywałem, jak robię, chyba że kamerzysta był, no ale nigdy tak nie było. A więc zapraszam do oglądania. Bazy. A więc zacznijmy od wykopków, które zrobiłem. Tutaj mam jedną dziurę. Oraz tu mają kolejną. Po co te dziury? Dlatego, że poprawiałem schody. Na poprzednim odcinku były trochę inne. Ale też znalazłem cegły, które przydadzą mi się na pewno. I zaśmy sobie, może tam pokażę wam wszystko. Kładka wygląda sobie obecnie w ten sposób. Ja tu sobie siedzę. Tutaj schodków nie poprawiałem. Ale możecie zobaczyć, że deski są trochę czystsze. I tam możecie zobaczyć cegiełkę. Tam też jest cegiełka. No i dwa patyczki, żeby po prostu wiedzieć, gdyby na przykład coś się ruszyło, one by opadły, tak? One nie są wbite na maksa. Możecie zauważyć od razu schodki. Tu pojawiły się schodki, które niestety jakbym tam wszedł nogą, jak ktoś starszy, niestety by się to zawaliło. I ławeczka, którą poprawiłem. Więc zaraz po prostu pokażę wam kolejne schodki, które tam możecie zobaczyć. I kolejny mały schodek. Tam też są, jeżeli widzicie, tam też są... tam, o, jak będziemy wchodzić, to będziemy widać. Tam też założyłem oczywiście schodki, to znaczy cegiełki. Tu jest rzeczka. No i tam też taki mały schodek, trochę taki popsuty. I wyjście. Kiedyś nie było tego schodka, był ten schodek. No i tamtego to już w ogóle nie było, więc nie miałaby o czym gadać. Ogrodzenie. Możecie się zastanowić, dlaczego to jest ogrodzenie. Nie powiedziałem wam w poprzednim odcinku, dlatego że jak zwierzęta latają, to nam to psują. I teraz patrzcie. Tu jest ogrodzenie, ciągnie się do tamtąd. A następne ogrodzenie ciągnie się aż do tamtąd. Mam je przedłużyć do końca tego rowu. I potem najwyżej zrobić tutaj jakąś małą też uliczkę na zamek, żeby po prostu widzieć, że po prostu, no tu jest prywatne, tak, bo po prostu każdy może po tym przejść, ale nie każdy wie, jak to się też robi. A więc teraz pokażę wam, jak to się powinno prawidłowo robić. Schodzimy sobie tu normalnie, idziemy sobie, nie powoli, przez kładkę, bo może się złamać, tylko idziemy sobie szybko. Tutaj kolejna cegiełka i zobaczcie, co tu się dzieje. To jest trochę takie ciasne, bo moja noga ma tyle, a naprawdę patyki, które tutaj są poustawione, no mają małe, tu wchodzimy i tu zakaczamy piętą. Powinniśmy tak wejść. Tu są cegiełki, jak widzicie. Tutaj najczęściej się zapadało. Tutaj taki mały stopień, ale to raczej tak. Tu i już wyszliśmy. I te dziury właśnie, zobaczcie, ile to jest tej ziemi, albo że tam tą ziemię będziemy właśnie używać. To jest jakiś rzecz jak na zasypywanie tych dziur, bo oczywiście tutaj też damy jeden taki, można powiedzieć, tu będą dwie tabliczki z widzami, tam dwie tabliczki z widzami. A więc jeżeli chcecie wbijać, no to wbijajcie na live w ogóle z 1000 komentarzy pod jednym live'em. No to naprawdę, no to już będzie, no to znajdziecie się na tym. Po prostu i będziemy też was pokazywać, tak więc tak. No tutaj zobaczcie, po prostu no nie ma jakiejś rewelacji. Schodzimy tu, teraz nogą tu, o, i jest bezpiecznie. Tutaj deska oczywiście nie było innej, ale możemy też zejść tu na przykład i zobaczyć też, co jest pod tym na przykład, bo pokazywałem wam to w poprzednim odcinku i tu musiałem złożyć belkę kolejną, żeby po prostu ta decha się trzymała. Tak więc niestety, gdy ogólnie tu jest bardzo dziwnie, bo
Niestety tutaj będziemy niestety powiększać, tutaj dotąd będziemy powiększać niestety brzeg. Tak samo jak i tu będziemy powiększać niestety brzeg. A tam będziemy go krócać, ukrócać, ponieważ myślimy po tym, żeby tutaj zrobić taki brzeg. I tu też, więc tutaj będzie mniej więcej gdzieś jakieś pół metra, będzie niestety pół metra przejścia. Także, no niestety jak będzie pół metra przejścia, no to już może być inaczej, bo jeżeli nie pamiętacie poprzedniego odcinka z tego, to tutaj jest bałagan taki czy siak, ale kiedyś te bałagan oczywiście wznowimy, czyli go usuniemy. I pamiętacie, no poprzednim odcinku widzieliście tą ławeczkę, ona była zarośnięta, trochę tutaj zrobiłem, ale więcej będę robił z kamerzystą chyba za miesiąc, bo za miesiąc dopiero pojadę w ogóle. Teraz jest prawie chyba 20 tysięcy zakażonych w Polsce, więc no niestety no też szybko leci, ale chyba tam nie, z 5 albo na 10 tysięcy już wyzdrowiało, ale 20 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, bo nie teraz jest 10 tysięcy. Na świecie wyleczono prawie 1 milion już osób, a prawie zakażonych 5 milionów, więc no drugie Warszawa, Poznań i Gdańsk. Więc dajmy na to, jeżeli w Polsce jest zakażonych, potwierdzonych 20 tysięcy, to mniej więcej to by się składało na murowaną gościnę, w której mieszkam. Tak więc tu możecie zobaczyć. Kiedyś to była trawa, ale teraz są to bardzo dobrze zlokalizowane schodki i bardzo dobrze wyglądają. To zrobiłem chyba dzisiaj. To zrobiłem wczoraj. Ale potem to i tak musiałem zrobić też nowe, bo niestety, no nie zawsze wszystko się też trzyma. I mówiąc szczerze, już myślałem na początku tego robienia, że kładka się zawali, ale uznałem z rodzicami, no z kuzynami, że po prostu w styczniu wymienimy tą drabinę, bo to jest położone ogólnie na drabinie. Takiej albo też takiej, która się niestety połamała. I schodków tutaj też nie zrobimy, bo tutaj są drzewa i korzenie. Więc naprawdę trochę mi zajęło. Może się zastanawiacie, dlaczego tak to wygląda. W przyszłości będzie wyglądało to lepiej. Myślimy, żeby po prostu pociąć te deski jakieś tam i po prostu położyć tak równo, jak nie oglądaliście filmów ze Squirrel Tom, to chyba oglądałem ostatni film 4 miesiące temu. Wtedy, kiedy grałem też w The Crew'a. I tam trochę w Minecraft'a też grałem, nie na live'ach oczywiście. No, to widzieliście chyba, że oni mieli takie po prostu kładzone deski, na to też będę chciał to zrobić. I oczywiście schodki też będą inne. Będą to raczej nie tyle co drabinki, a będą to takie normalne po prostu schody, schodki, a nie tak, na przykład tutaj też próbowałem zrobić schodek, ale tutaj jest jeden taki wspólny, jeden cały, a tutaj zobaczcie jaki ruch, no po prostu, no ja nic na to nie poradzę. A jeżeli chodzi w ogóle o ogrodzenie, to nikt nie zauważyłem luk tutaj, bo prawdopodobnie kuzyni to zamazali, tutaj jest trochę tego. To jakiś patyk, co nie powinien być. No i to się ciągnie tylko do tamtąd. I to tak naprawdę, no zobaczcie, no tutaj będzie gdzieś do ten brzeg po prostu. A tam by tabliczki z widzami. No i tu też tak samo, tylko może trochę dłuższy. Tu jest znacznik, że tu jest kładka. Na tamtej stronie też muszę to zrobić. Ale jeszcze jakiś wielki patyk wiosny po prostu wbije. Albo po prostu tak zrobię jak tu. Na ten, żeby po prostu było widać z daleka, że tu jest kładka. No i tutaj jest już sobie takie zrobione. Tutaj przez to da się przeskoczyć, tutaj będziemy jeszcze robić. Mamy plan trochę tutaj też wyciąć, bo mamy plan w ogóle tutaj wszystko przekopać, zrobić takie strome i po prostu tutaj wszystko wykopać i po prostu dać to tu, żeby po prostu rzeczka sobie dalej potem płynęła, bo tam się zacina ta rzeczka. Oczywiście, że w tamtym miejscu będziemy chcieli przedłużyć oczywiście tą kładkę i gdzieś tam też zbudujemy kładkę, na którą będziemy chodzić tylko dwa razy w tylko raz na dwa lata, albo nawet trzy razy na raz na dwa lata. Więc tam też będą fajne filmy. Dłużej będziemy przenosić te rzeczy stamtąd oczywiście, ale będzie to tradycyjna kładka, czyli po prostu no gdzieś, no odtąd dotąd po prostu fundamenty nawet zrobimy i po prostu ma służyć po prostu zwierzętom i też zrobimy może ogrodzenia. Nie, ogrodzenia nie będziemy robić, chyba że to będzie tyle zalesione, to oczywiście. Ale teraz tak, zastanawiacie się, co z ogrodzeniem. No ogrodzenie będzie trwało nadal. Ogrodzenie będzie, jak zaczyna się od tamtąd, czyli od strony kładki, będzie szło aż do tamtąd, a tamto ogrodzenie będzie szło bardzo daleko też. A od tej strony, chyba to od tamtej strony od ławeczki,
zacznie się kolejne ogrodzenie po prostu i tak tam tym samym sposobem zapewnimy po prostu, żeby ludzie nie wrzucali tutaj śmieci, ponieważ my sami no, oczywiście to nie zanieczyszczamy, ale ludzie bardziej oczywiście srają do tego kupy robią, przychodzą tutaj dziki, dziki małe lochy, kurwa, przepraszam za przekleństwo. No i po prostu chcemy po prostu to wykorzystać. Tutaj niestety brzeg będzie gdzieś tu i niestety tam się gdzieś będzie niestety kończył, więc niestety będzie trochę mniej tego brzegu, ale przynajmniej zachowamy trochę więcej dystansu, jeżeli chodzi o to, żeby po prostu wam pokazać. I ogólnie teraz tak, jeżeli chodzi o ogólnie celność tej kładki, nie wiem czy na sateliście zobaczycie to, nie, na razie na sateliście nie zobaczycie tej kładki, bo po prostu tej kładki wtedy nie było. Tu była taka płaska deska, po prostu jakieś głupie zejście, jak na przykład ta. I to wszystko też te schodki musieliśmy sami robić, bo tu był wielki taki ten. Oczywiście kładka była regularnie w tamtym miejscu i teoretycznie mogła być też... Kładka mogła być teoretycznie też tu między tymi drzewami, ale oczywiście no trudniej by się robiło tutaj schodki też tak samo jak i teraz, kiedy to nagrywanie jest bardzo długa susza i po prostu no kilka tygodni już nie pada, kilka dni już nie pada deszcz, więc naprawdę tutaj jest sucho, ponieważ tak, tam jest sucho, tam może trochę było mokro, no ale no więcej no nic nie mogę powiedzieć po prostu, bo tu po prostu nic nie ma. Tak samo jak ten drewno po drewno, po prostu to drewno wysycha, potem to namącznieje i po prostu to drewno puchnieje. Tak ładnie to powiedziałem. Czarna biedronka. To jest czarna biedronka, fuck you. No i po prostu to tak też wygląda, bo oczywiście też mieliśmy, bo oczywiście tutaj jak robiliśmy to, tutaj chcieliśmy zrobić brzeg, oczywiście to ogrodzić, tak jak, nie wiem czy wiecie, ale śnieżycowy raj jest murowany, go się nie też, wiosny, więc zapraszam po oczywiście kwarantannie. No i chcieliśmy tam zrobić, bo jak przechodzicie przez rzeczkę, no to tam były po prostu brzeczka mała płynęła i otoczona takimi patykami, kamyszkami. No niestety tutaj tego nie zrobimy już, bo po prostu no dużo drzew już na to poświęciliśmy i naprawdę chyba też to zrobimy, ale na małą odległość, jeżeli o to chodzi. Ponieważ jak oczywiście będzie tam ta kładka, tam daleko gdzieś, oczywiście, to oczywiście zrobimy, bo tu też idzie rów i go też na pewno będziemy chcieli powiększyć, żeby woda sobie spływała, ponieważ ten rów, co tutaj widzicie, no woda stoi, a nie płynie. Właśnie. Stoi, a nie płynie. I też cały rów tutaj chcemy zdeklarować, po prostu odremontować, ale to już są przyszłe plany tak naprawdę. Większość tego po prostu robimy no, na przełomie no, miesięcy po prostu. I po prostu nie mamy już pewności, nie mamy już po prostu czasu, po prostu, no i wielu innych rzeczy po prostu, żeby to po prostu robić, to nie? Tak to wygląda. Przejście kładeczką i ławeczka. Nie wiem co to rośnie, ale to jest chyba marihuana. Okej, jest jeszcze no i ławeczkę, którą sam zrobiłem też. Bez pomocy kuzynów. O, i sobie siedzę. I płot. To jest ławeczka taka do odpoczynku tak naprawdę, albo naprawdę do kamery, która mogła być w tym miejscu. Ale kładka wygląda naprawdę super. Na tych słupkach, co tu widzicie, kiedyś położymy deski, po prostu położymy deski, to jakoś zmontujemy śrubami. No i też będzie to takie sporniki. Oczywiście ta kładka będzie remontowana no co rok. W tym roku ja to zrobiłem i zrobiłem nowe schodki. Mam taką nadzieję. Tutaj, no tutaj drewno do zysku po prostu. Fajne drewno. Po prostu oczywiście to w zimę nie będzie takie już takie ten. Ale w lato myślę, że po prostu tutaj wezmę po prostu jakąś szmatę i to po prostu to można byłoby przetrzeć. To są patyki, które mam zamiar tutaj to posadzić tu. Po prostu, bo tu jest dalej też deska. Po prostu to tutaj ten zadogrodzić i to też. To może nie, ale tam dalej trochę bym też można było. Więc moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie. Macie 15-minutowy film o moim gadaniu i oglądaniu, jak zremontowałem kładkę. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. W ogóle mówiłem jak będzie. Dostaliście już drugi odcinek. No i zapraszam do następnego.